Mykoryza jest związkiem niezwykle powszechnym w przyrodzie. To symbioza drobnych korzeni roślin z grzybami. W naszej strefie klimatycznej najważniejszym typem mykoryzy jest ektomykoryza, którą grzyby współtworzą z większością rodzimych dla Polski i Europy gatunków drzew leśnych. Mimo swej powszechności, zjawisko mykoryzy wciąż jednak można uznać za stosunkowo słabo poznane. Naukowcy z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk od wielu lat prowadzą badania, których celem jest poznanie zjawiska mykoryzy oraz czynników determinujących występowanie grzybów mykoryzowych w lasach. W ostatnich kilku latach nasi pracownicy uzyskali wiele interesujących wyników badań odpowiadających na ważne pytania. Jak gospodarka leśna wpływa na występowanie grzybów mykoryzowych w lasach? Czy obserwacje owocników grzybów mykoryzowych dają pełny obraz ich bogactwa gatunkowego? Czy bogactwo gatunkowe grzybów ektomykoryzowych w lasach gospodarczych i objętych ochroną rezerwatową różni się? Zapraszam do zapoznania się z odpowiedziami na te pytania, których udzielą autorzy publikacji powstałych w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Dlaczego lasy często określa się jako tętniące życiem? Ekosystemy leśne to nie tylko drzewa, krzewy czy rośliny zielne. Zasiedla je również szereg innych organizmów, takich jak owady, ptaki, ssaki, ale również jedne z najbardziej tajemniczych organizmów żywych, czyli grzyby, kojarzone zwykle z jesiennym czasem grzybobrania. Z ich obecnością związany jest szereg zjawisk i procesów, które przyczyniają się do zachowania różnorodności biologicznej i ochrony lasów. Jednym z tych zjawisk jest symbioza mykoryzowa. Termin mykoryza z języka greckiego mykes, czyli grzyb, i ryza, czyli korzeń, oznacza ścisłą, obopólnie korzystną relację między korzeniami drobnymi roślin, np. drzew, a strzępkami grzybni, wyspecjalizowanych grzybów. Dotyczy ona około 90% wszystkich roślin. Choć mykoryza nie jest zjawiskiem jednorodnym, dziś nasza uwaga zostanie skupiona na ektomykoryzie, czyli najważniejszym typie mykoryzy w lasach naszej strefy klimatycznej. Obecność grzybów ektomykoryzowych jest kluczowa dla wzrostu i rozwoju wielu gatunków drzew, w tym większości naszych rodzimych drzew leśnych, takich jak sosna, świerk, modrzew, dęby, buk, lipy, brzozy czy też grab. Od wielu lat obserwujemy ciągle postępujące negatywne zmiany dotyczące różnorodności biologicznej, w tym różnorodności grzybów ektomykoryzowych, wywołane szeroko pojętą działalnością człowieka. W lasach jednym z takich czynników jest gospodarka leśna. Aby zapobiec utracie różnorodności biologicznej, wiele cennych siedlisk leśnych obejmowanych jest różną formą ochrony, w tym ochroną rezerwatową. Czy jednak taka forma ochrony wpływa w jakikolwiek sposób na świat grzybów ektomykoryzowych? Aby odpowiedzieć na to pytanie, w Zakładzie Związków Symbiotycznych podjęto w ramach grantu kierowanego przez panią profesor Marię Rudawską szeroko zakrojone badania. Objęto nimi lasy, w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna oraz rezerwaty leśne. Stanowiska badawcze zlokalizowane były w kontynentalnym Boże Mieszanym na terenie nadleśnictw Przytok, Kalisz i Łochów. W jaki sposób możemy badać grzyby ektomykoryzowe? Współczesna nauka dysponuje szerokim wachlarzem metod, poczynając od obserwacji owocników, aż po zaawansowane analizy molekularne. Obserwacje owocników to najstarsza i wciąż podstawowa metoda badań grzybów. Owocniki produkowane przez grzyby pełnią funkcje analogiczne do owoców. Służą rozsiewaniu zarodników, grzybowych odpowiedników nasion. Owocniki przyjmują zróżnicowane formy. Od kilku milimetrowych miseczek u niektórych workowców, po kilkudziesięciocentymetrowe owocniki borowików czy mleczaja różowo-blaszkowego. Obok klasycznych kapeluszowych owocników borowika czy muchomora w lesie możemy spotkać nietypowe formy owocników, takie jak na przykład rozpostarte owocniki tomentella, koralowate owocniki clavulina i ramaria, bulwiaste owocniki scleroderma czy miseczkowate humaria.
Owocniki to na ogół nadziemna część organizmu grzyba, która funkcjonuje od kilku do kilkunastu dni, po czym obumiera. Tylko niektóre gatunki grzybów, jak na przykład huby, tworzą trwałe owocniki, które są obecne w ekosystemie przez cały rok. Dlatego też obserwacje owocników powinny być prowadzone systematycznie przez dłuższy czas, najlepiej kilka lat. Alternatywną metodą są badania oparte o analizę ektomykoryz, obecne na korzeniach drzew. Ektomykoryzy występują przez cały rok, są niewielkie i bardzo liczne. Na 1 m2 lasu może być obecnych nawet kilka milionów ektomykoryz. Próby korzeniowe pobierane są bezpośrednio w lesie. Korzenie drzew są oczyszczane z gleby, a z korzeni wybierane są ektomykoryzy, które w oparciu o cechy morfologiczne, m.in. kolor, kształt, fakturę czy typ rozgałęzienia, klasyfikowane są do tzw. morfotypów mykoryzowych. Grzyby tworzące ektomykoryzę identyfikowane są w oparciu o sekwencjonowanie zamplikowanego regionu ITS-LDNA grzybów. To tak zwany region barkodowy, pozwalający na identyfikację gatunku grzyba. Wraz z rozwojem badań molekularnych pojawiły się tak zwane badania metagenomiczne. Pozwalają one na wykrycie w jednej próbie gleby lub korzeni obecności DNA setek, a nawet tysięcy gatunków grzybów, w tym tych, które nie tworzą ektomykoryz lub owocników. Wadą tej metody są stosunkowo krótkie fragmenty DNA, które w przypadku znacznej części grzybów, m.in. gołąbków czy zasłonaków, są zbyt krótkie, by pozwolić na zidentyfikowanie gatunku. Dlatego w wyniku badań metagenomicznych najczęściej nie mówimy o gatunkach, a o tzw. OTU, operacyjnych jednostkach taksonomicznych, których liczba odzwierciedla bogactwo gatunkowe grzybów w przeanalizowanej próbie. Może pojawić się pytanie, czy konieczne jest stosowanie tak zróżnicowanych metod do oceny występowania grzybów ektomykoryzowych? Odpowiedź między innymi na to pytanie dały wspomniane wcześniej badania w 3 rezerwatach – Bażantarnia, Olbina i Czaplowizna oraz odpowiadających im pod względem wieku i składu lasach, w których prowadzona jest gospodarka leśna. W ich trakcie, niezależnie od zastosowanej metody, stwierdziliśmy, że średnie bogactwo gatunkowe grzybów ektomykoryzowych w tych 2 typach lasów jest zbliżone, co oznacza, że zabiegi hodowlane nie powodowały redukcji liczby gatunków grzybów ektomykoryzowych. Na podstawie obserwacji owocników zidentyfikowano łącznie 91 gatunków, a na podstawie identyfikacji ektomykoryz 83 gatunki grzybów ektomykoryzowych. Łącznie na podstawie owocników i ektomykoryz stwierdziliśmy 125 gatunków, w tym 94 w rezerwatach i 105 w lasach gospodarczych. Badania metagenomiczne oparte o analizę DNA wyizolowanego z gleby wykazały obecność na badanych stanowiskach 599 OTU grzybów, w tym 96 reprezentujących grzyby ektomykoryzowe. 77% OTU ektomykoryzowych było wspólnych dla rezerwatów i lasów gospodarczych. Lasy gospodarcze i rezerwaty charakteryzowały się więc znacznym udziałem gatunków wspólnych, ale równocześnie w każdym z typów gospodarowania obecne były gatunki charakterystyczne, występujące wyłącznie w lesie gospodarczym lub w rezerwatach. Wyniki takie wskazują, że obie formy gospodarowania sprzyjają rozwojowi grzybów ektomykoryzowych i mogą stanowić cenne źródło ich różnorodności. Należy podkreślić, że zarówno w rezerwatach, jak i w lasach gospodarczych stwierdzono bowiem występowanie gatunków znajdujących się na czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych. Równocześnie okazało się, że każda z zastosowanych metod w znaczący sposób rozszerzyła listę gatunków występujących na badanych stanowiskach. Zaledwie około 20% ze wszystkich wykrytych gatunków było wspólne dla każdej z zastosowanych metod, a każda z nich wprowadziła na listę nowe gatunki. Łącznie zidentyfikowano 173 taksony grzybów ektomykoryzowych. Wynik taki jednoznacznie wskazuje, że wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, należałoby stosować zróżnicowany wachlarz metod badawczych. Takie podejście pozwala niewątpliwie na jak najszersze opisanie bogactwa gatunkowego na analizowanym terenie. To oczywiście tylko wybrane wyniki prac napisanych przez naszych pracowników. Zachęcam do przeczytania wszystkich omówionych publikacji.